Co ty myślałeś? Że co? Że ty po mnie przyjdziesz, ja z tobą pójdę? Pójdziesz. A jak nie? To cię wyniosę z tym stołem. Nigdzie się nie wybieram. Nie tacy jak ty przychodzili po mnie. Ja od początku nie miałem takiego przekonania, że interesuje mnie opowiedzenie historii wojennej 1:1. Bardziej nas interesowała, tak jak powiedziałem, psychologia relacji międzyludzkich i próba znalezienia w tej wojnie czegoś jakby palącego do żywego jeszcze ciągle dzisiaj. I czegoś współczesnego w gruncie rzeczy. Dlatego chciałem skonstruować takie postaci i takie jakoś skonfliktować z sobą, żeby to było zrozumiałe dla współczesnego widza. Ja już nie mogę, tato. A masz dowody? Tyle nieszczęść było. Ty potrzebujesz dowodów? Nieszczęścia zawsze są. A ci ludzie, co znikają w nocy? Te dzieci, które zostają same, ty myślisz, że przez kogo? Nieszczęścia zawsze są. Nie chcieliśmy zrobić filmu martyrologicznego, filmu bogojczyźnianego. Tylko chcieliśmy opowiedzieć film, który w jakimś sensie dotknie palącego problemu, jakim jest moralna egzystencja ludzi w sytuacji ekstremalnej. Boisz się? Czyli, że jak cię odpuszczę, to będę człowiekiem. Czy to jest film o zdradzie? No, wszyscy w tej historii na swój sposób są zdrajcami. Wszyscy zdradzają. Jeden tak, drugi inaczej. Natomiast myślę, że sedno tej opowieści tkwi w tym, żeby w jakimś momencie się opamiętać. W jakimś momencie przejść na drugą stronę. Bogu dziękujmy, że chłopcy się urodzili i Polskę nam zmienili. Franciszek mówi, Waldek, tylko tego nie zrób. Przecież pamiętasz, jak to wszystko było. To jest pierdolony zarząd Dolnośląskiego Regionu Pierdolonej Solidarności. Nasi ludzie mówią, że oni coś szykują. Coś kupują, coś sprzedają, ale co tego nieloty w dupę bite nie wiedzą. Nikt nie wiedział, że Pinior pobierze całą kasę, bo dał zgodę na 10 milionów. I Pinior jak zobaczył, jak szli tam wszyscy, że to nie jest takie hop-siup, i z Bednarzem, powiedział Bednarzowi, że muszą zmienić czek. I z 10 zmienił na 80. Bednarz musiał świętej pamięci konta sygnować. I Frasyniuk się z listów gończych dowiedział, że wzięli 80 milionów. Akurat mieli jeden lokal, który się ukrywali z Piniorem od rana. I mówi, patrzę, ogłaszają, że 80 milionów, że listem gończym księgowego się słucha. I mówię, Józek, kurwa, aleśmy narobili. Całą kasę wziąłeś. Mówi, no, przecież jestem księgowym, to wziąłem. Przecież Józka ścigają listem gończym. Jego twarz pokazywali w telewizji. Powiedzcie, co oni teraz robią z tą forsą. Kupują broń. Ich nawet to kręciło, że i tak ścigają. Bo i powiedzieli, a uciekniemy, nie damy się, nie poddamy. A to wszystko było dowody, dla nich to były dowody, że robią dobrze. Bo jeżeli aparat ich ściga, to znaczy, że robią dobrze. To potwierdzało jakby słuszność kierunku. Wszyscy się czuli wtedy zjednoczeni. Bardzo wszyscy wyznawali podobny etos i system wartości. A teraz, kurczę, jak się powie, że o film o Solidarności, to wszyscy patrzą tak, że Matko Boska. Siła wyższa sprawiła, że spłynęło na mnie przypomnienie takiej jednej sytuacji. Jechaliśmy z bliskim kolegą Gierkówką i jechała przed nami facetka. Jechał przed nami samochód. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że to baba. Ale zaraz kręci w prawo. Tak. Bank. Uważaj, baba. Zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić film, gdzie prawie cała energia pójdzie w role aktorskie. Bo ja sam mogę dużo mówić, że ją kocham. A jeśli ona tego nie odczuje, to i tak chuj z tego przecież. Proste jak precy. Bo dla baby najważniejsze są słowa. A dla chłopaczyny. Jeśli Robert, prawda, jest tą burzą tutaj, to Adam wnosi ten ton decydujący o refleksji, o tej gorzkiej stronie. Kręciliśmy, prawda, w warunkach laboratoryjnych zupełnie, bo nie przejechaliśmy ani
kilometra tym samochodem, prawda? Adam w ogóle nie ma prawa jazdy. Gdzie pani chce jechać chciała? Jedziemy do bab samych. Podwieź panią? Podwieziemy, gdzie tylko pani zechce tylko. Bez obaw. W odróżnieniu od innych filmów swoich, których nie cierpię oglądać w pierwszym roku po zrobieniu, lubię je obejrzeć po paru latach, tak jak czyjś film, prawda, jak nie mój film. Ale natomiast tu akurat się tak ułożyło, że trzy razy już obejrzałem ten swój film i dopiero za trzecim razem tak naprawdę on mnie sieknął.